Cześć, Aleksandra Florczak, Świat Gwiazd. Znajdujemy się na gali Women Power 2022, a wraz ze mną osoba, która tutaj będzie zabierała głos na gali. Będzie Pani opowiadać o kobietach mocy. Sama Pani jest kobietą mocy. Jest Pani założycielką wielu przedsiębiorstw oraz firmy Betamed. Jak się Pani tutaj czuje tutaj przed występem? Czy podoba się Pani ogólnie wystrój? Jak to wygląda? Witam serdecznie. Tak, pięknie tutaj jest. Jestem dumna, że jestem tutaj zaproszona i bardzo chętnie właśnie dzisiaj opowiem o mojej sile, o tym, jak inspiruję też i panów, ale i panie przede wszystkim do tego, żeby szły przez życie z wielką siłą, jak ja to robię, czy w Polsce, czy za granicą i żeby wierzyły w siebie, na pewno żeby wierzyły w siebie. Dzisiaj właśnie o tym będę w panelu mówić. Cieszę się, że są w ogóle takie gale, kongresy, super, że jest to organizowane i myślę, że stąd wyjdzie bardzo dużo osób dzisiaj naładowanych pozytywnie, energetycznie i będą miały bardzo dużo siły i skrzydła. Dokładnie, tak jak to tutaj za Panią. Pani dzisiaj pięknie wygląda. Jeszcze zapytam Panią, czy napotkała Pani właśnie w drodze kariery jakieś problemy, trudności, które najbardziej zapadły Pani w pamięć? Czy to nie były czasem takie rzeczy, które potem wybijały do góry? Tak jest. Wszystkim to zawsze mówię, że jak będą otwierać swoją firmę, żeby wiedzieli o tym, że to przede wszystkim są trudy. To są przede wszystkim trudy, ale oczywiście opłaca się, no tak jak to widać, dlatego że ma się dużą satysfakcję, jest się dumnym z siebie i to jest normalne, że cały czas, tak jak i w życiu, są dobre chwile i złe, tak samo jest w prowadzeniu biznesu i przedsiębiorczości, zawsze tak jest. I to daje nam siłę, bo wstajemy z kolan i mówimy, kurczę, nie dam się, jeszcze raz to spróbuję, czy nowe ma się wtedy pomysły. Dwa, daje nam to też, słuchajcie, takie jakby mądrości, dużo mądrości i pokory, bo trzeba mieć pokorę. I potem idzie się i podwójnie się jeszcze różne inne rzeczy zdobywa i ma się. A Pani od początku chciała zostać jakby właścicielką jakiejś firmy i prowadzić coś własnego, czy to jakoś przyszło w czasie już? To dopiero przyszło. Ja tak naprawdę zaczęłam pracować w szpitalu i właśnie patrząc na organizację, patrząc na to wszystko, jak to wyglądało, myślałam sobie, przecież ja mogę otworzyć firmę taką medyczną i właśnie te usługi jeszcze lepiej wykonywać. To mi dodało jakichś pomysłów, chęci, a teraz jak odwracam się do tyłu, to widzę, że każdy z nas, jak ma taki talent, każdy ma jakieś talenty, to już było widać w szkole, w przedszkolu, wszędzie, tak, że się jest gdzieś tam zawsze liderem w grupie jakiejś, organizujemy coś. Ja oczywiście byłam do tego pierwsza. I czy wagary, czy nie wagary, śmialiśmy się zawsze w podstawówce. To też właśnie wymyślałam, co robimy, gdzie się bawimy. I wiem, że jak coś takiego ktoś ma, to będzie na pewno dobrym przedsiębiorcą, bo liczy się pasja, ale to właśnie, czy umiemy organizować, czy nas to cieszy, czy cieszy nas to nawet, jak Pani mówiła, taki upadek, ale że pokonaliśmy go, tak, że idziemy dalej. Także takie talenty są bardzo ważne i nikt się niech nie martwi, jak czasami gdzieś już nawet zaczyna pracować, że chyba nic w życiu nie zrobię. To jest nieprawda. Zrobi się, zwłaszcza jak się wykorzysta swój potencjał. Dokładnie, trzeba też umieć go wykorzystać. A czy jakieś takie najbardziej sukcesy, które najbardziej zapadły Pani w pamięć dotychczas, to co by to było takim sukcesem, że Pani się cieszy z tego, jest Pani dumna? Jestem bardzo dumna, że stworzyłam firmę, która już ma 21 lat, mój Betamed, i to, że chciałam pokazać, jak ma wyglądać właśnie medycyna, udało mi się i że mam tych pacjentów, których przytulam, kocham razem z moimi pracownikami cudownymi i to jest mój sukces, że znalazłam wspaniałych ludzi, którzy ze mną pracują, menadżerowie, lekarze, pielęgniarki i tak dalej. I pacjenci są nam wdzięczni, mówią, Boże, Pani Batek, ja dziękuję, że Pani zbudowała taką klinikę, że nazbierała Pani tysiące wspaniałych ludzi, osób, którzy dają nam serduszko. To dodaje wielkich skrzydeł, jak ja rozmawiam z pacjentami i oni mówią, kocham Cię, ja im też. To po prostu wychodzę i dalej pracuję i unoszę się na tych skrzydłach. To świetnie. Ja życzę Pani, żeby to dzisiejsze przemówienie poszło tak, jak sobie Pani zaplanowała. A przede wszystkim, o czym będzie Pani też mówić? O tych trudach, o tym, jak to wygląda? Tak, będę chciała o tym mówić właśnie, o tym, jak to wygląda, ale też, żeby kobiety same przeanalizowały jeszcze, co mogą zrobić, tak? Jaką mają siłę w sobie, żeby odkryły może siebie. Kolejnym sukcesem, z którego się cieszę, to jest na przykład to, że też nie przypuszczałam. Marzyłam kiedyś o na przykład zobaczeniu Las Vegas, ale ja nie przypuszczałam, że nie dosyć, że latam do Las Vegas, to tam
otworzyłam firmę. Jestem ambasadorem biznesu Nevady. Bardzo mi miło, że taki tytuł dostałam. Więc to są takie sukcesy, czy Miami, czy w ogóle w Stanach Zjednoczonych, że jestem. I chcę o tym opowiadać i chcę odpowiadać przede wszystkim też na pytanie. Ja lubię, jak mi zadają kobiety pytanie, bo wtedy wiem, w którym kierunku mam iść i co one tak najbardziej może chciałyby zrozumieć i usłyszeć. To może jeszcze jedno ostatnie pytanko na koniec. Jakby miała Pani jakąś kobietę, która powiedzmy zaczyna swoją realizację tam w karierze, nieważne gdzie, i zaczyna myśleć, że jednak nie da rady, że sobie nie poradzi, to co by jej Pani poradziła? Żeby zaczęła coś malutkiego i jak zobaczy w tej małej rzeczy, że sobie poradziła, że to małe i to wychodzi, to po prostu wtedy to powiększać. Ma się nie bać, ma spróbować, bo całe życie będzie żałowała, że jednak nie zaczęła. To prawda, dziękuję Pani bardzo. Miłego wieczoru.